kurde, luziszka, zmęczony. Nie chce mi się robić, nie chce mi się pracować, jeszcze nie przyzwyczaiłem się do pracy chyba. Kurde, więc wakacje nie służą mi, bo po wakacjach się nie chce pracować. 28 stycznia, tak? 2022, Montana, co u mnie? U mnie jest to, że miałem być jestem 4 dni spóźniony, więc ja dzisiaj już miałem być w domu. Ale problemy z ciężarówką, 2 dni poszły do tyłu. Tak, tak, powróciły problemy z sensorami Volvo. Nic nowego. I drugie, problemy z ładunkami, które spóźnione i nie było towaru, więc 2 dni też do tyłu, czy 4 dni do tyłu. Powinienem być w domu i miałem właśnie uczestniczyć prywatnie, nie ciężarówką, bo to nie jest moja ciężarówka, więc nie mógłbym ciężarówką jechać, ale prywatnie chciałem pojechać właśnie na ten konwój, spotkać się z kim tam, jacy kumple jadą, kilku jedzie. No ale niestety wyszło, że nie spotkam się, bo nie zdążę, no. No ale dobra, no to już mniejsza z tym. Ten konwój, jak tam ktoś chce poczytać, to mówię, to bardziej chodzi przyć. A no dobra, to już moje polityki, za dużo polityki tutaj, więc na pewno na internecie piszę, o co chodzi. Kanada Freedom Convoy, czy coś takiego. I do Ottawy pełno ciężarówek jedzie. Tam na TikToku miałem, kto tam zerka na TikTok, to u mnie tam mam 2 takie małe filmiki, nie moje, ale filmiki tam Michała, który jedzie, a inny filmik też tam od niego to wziąłem, nie wiem kto to nagrał, ktoś tam ze znajomych, nie. Więc tak, no niestety, mówię, chciałem prywatnie nawet pojechać, ale to już nie będzie dane, bo nawet dopiero będę przy Montrealu w poniedziałek, niestety. Opóźniony kompletnie wszystko, 4 dni do tyłu poszło, ale no co zrobisz? Taki jest transport, tak? Niestety. Dobra, więc tak, niestety szybko będę musiał zakończyć, bo tutaj też ten internet nie jest najlepszy podczas jazdy, więc postaram się niestety szybciej zakończyć tą aktualizację. Za tydzień powinienem być w domu, więc bardziej może będzie na luzie. Bardziej będę zrelaksowany, więc może trochę dłuższy będzie ten patoaktualizacja. W ogóle kto to chce oglądać, patoaktualizację? Co was interesuje, co jakiegoś gostka się dzieje? No ludzie, więc Bogiem a prawdą, no. Ale dobra, już jak ktoś tu jest, to już kurwa już niech jest. Albo wyłącz to! Maniek, weź kurde, to ta Zosia cię woła tam z tyłu. Dobra, 66 lajków. S. Wright pisze, czy ty, Tiger, planujesz w ogóle założyć rodzinę? Czy to jest poza spektrum twoich planów życiowych? Pozdrawiam szerokości. Ale ludzie, ja już miałem rodzinę 2 razy. Już miałem rodziny zakładane. Więc ja nie jestem jakimś tym. Ja nie jestem jakimś wiecznym kawalerem, ludzie. Tylko, że po prostu, no, słuchajcie, no, Jezu, no nie wychodzi coś, no to jak człowiek ma być w jakimś związku, który nie działa, czy tam w małżeństwie, no to nie działa, no to nie ma sensu, na siłę, nie, ja tak podchodzę do tego, więc mówię, to ja już, ja nie jestem wieczny kawaler jakiś, nie, ale powiem, jakie plany, słuchajcie, no nie narzekam, więc mówię, no ja takich spraw prywatnych niekoniecznie zawsze tam chcę wnikać, czy nagrywać, bo mówię, no, to, że ja tam z siebie pokazuję, ale tam niektóre sprawy życiowe, to tak, no mówię, niekoniecznie są pokazywane, czy nie każdy chce, wiadomo, o co chodzi, nie? Więc to szanuję, że jak ze mną, to nie znaczy, że tu wszystko musi być udokumentowane, więc mogę być jedno, że no,
nie narzekam na sprawy życiowe takie, tak? Jeżeli to tak ładnie ująć, no nie narzekam, bo no bo nie mam na czego narzekać, no. Ale zostawmy to tak. Co ma być, to będzie i mówię, no na razie zostawmy to tak, jak jest, no. 2+2. Wiadomo. Nie no, wiecie o co chodzi, nie każdy tam pokazuje swoje sprawy życiowe, tak samo jak nikt nie pokazuje mamy czy rodziców, no bo nie, no nie chcę, żeby oni w ten świat wchodzili, więc o, no to takie o, czyli taka odpowiedź. Mam nadzieję, że wybaczcie, no ale niektóre sprawy trzeba zostawić tak, no, bardziej... Kurwa, wypowiedz się, kurwo ty! Skurwysynu, kurwa, nie umie się wypowiadać. No, dobra, zrozumieliście. Ten, tego, fajnie, elegancko. No. 41 lajków. Ksywa Muszkin. Pytanie do Pato aktualizacji. Kiedy umyjesz tą pierdoloną szybę, bo ci telefon w końcu... By ci telefon w końcu ostrość łapał. No tak, tak, czasami jakaś szyba ujebana, ale to... Każdy wie, że jak jest szyba ujebana, to wystarczy wiedzieć 10 minut i szyba dalej jest ujebana. A tutaj spryskiwacz, pryskać sobie z tej wycieraczki, to sobie można, wiesz, pogwizdać, bo to kurde nie ściera. Więc ja musiałbym co 15 minut zatrzymywać się szybę myć, nie? Ale zazwyczaj telefon, powiem szczerze, nie masz takich problemów. Tylko naprawdę, jak jest upierniczona szyba, no to łapie kurde te mięso owadów. Ej, nie daje ostrości, nie? Ej, to tak właśnie mówię, no ten filmik Ostrość to był ostatnio, no to właśnie to było to, ale to akurat, bo no zajebana szyba, a tam to już w ogóle nie mam, gdzie ja się zatrzymam, żeby gdzieś szybę umyć, tam 150 km nie było nic, żadnej cywilizacji w ogóle, więc dlatego czasami szyba nie jest umyta, a i tak jest ciekawiej, no. Mogę tylko raz na jakiś czas pałę wydrzeć, no nie? No, rozumiemy się. Elegancko tego. Dobra, ostatnie ludzie, wybaczcie, że tak szybko staram, że tak szybko odpowiadam, ale mówię, no słaby tu jest internet w Montanie, więc chcę, żeby to się załadowało w miarę. 16 lajków. Ksaus, mam poważne życiowe pytanie, mianowicie, czy nie masz, Alan, czasem ochoty rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Mam, jak najbardziej mam. Czy Bieszczady, czy gdzieś Polska. Mam, jak najbardziej mam. Jak najbardziej mam, już to poruszałem kiedyś. Tylko ja musiałbym mieć jakiś plan życiowy, no. Coś, ja nie mogę tak, nie jestem milionerem, nie? Musiałbym coś kombinować albo pracować. To już mówię, nieraz poruszałem temat, że z chęcią bym to wszystko rzucił w pizdu. Albo pracował tutaj na pół etatu mieszkał w Polsce, czy coś takiego, jak najbardziej tak bym chciał, nie? Jak najbardziej. Ale to mówię, no to trzeba by, musiał mieć jakiś konkret. Co tak zerkałem na internecie itp. itd., to, no, to nie jest takie proste jednak znaleźć coś. Bo mówię, na ciężarówkach no nie jeździł w Polsce, nie, to już znowu jakieś uprawnienia robić, to nie. To jak już coś, to... Z tym prawem jazdy, co mogę pojechać i pracować jako tam jakiś dostawczy, kierowca, czy cokolwiek, to tak, ale żeby od nowa jakieś testy, nie, kurde, już mi się tego nie chce robić, nie, więc raczej kierowcą bym nie mógł być tirów, ze względu, że no nie chce mi się, kurde, jakiś tych od nowa to zaczynać. I bardziej chodzi z językami coś, z językami po prostu uderzyć w Polskę. Ale to mówię, no ja tak zerkałem, to nie jest takie proste, kurde, to nie jest takie proste, tam trzeba by trochę poznajomości gdzieś się wkręcić, bo tak zerkałem i to nie jest takie białe na czarnym, że okej, znasz język taki, taki i taki i możemy cię zatrudnić, wyszkolić itp. itd. To tak nie działa, nie? To tak się wydaje się, ale to nie jest takie proste, więc tutaj trzeba by bardziej być w Polsce na miejscu i naprawdę pogadać z kimś dosłownie, z jakimiś firmami bezpośrednio, a nie tak, kurde, przez jakieś e-maile
bez konkretu, nie? Bo takie, to takich bez konkretu, to takich, to wiesz, to co to za plan, kiedy nie ma konkretu i tak sobie możemy wymieniać e-maile, nie? To ja musiałbym tu być na miejscu i naprawdę się wziąć, żeby coś znaleźć. Więc tak, plan byłby pierdolność to wszystko i wyjechać czy w Bieszczady, czy gdziekolwiek do Polski. Ale no, musiałby być jakiś inny konkret. Więc taki oto to był typ pato aktualizacji. Żegna Was Rafał Zasłoniu, kierowca zawodu. Przepraszam, to nie ten kanał. Żegna Was, wiecie kto. Tutaj kiedyś, tutaj ludzie, na tym tutaj po lewej. Po lewej tutaj. Kiedyś jechałem ciężarówką w drugą stronę i tutaj dziewczyna zatrzymała się samochodem, ale nie wiem, ona musiała być jakaś naćpana czy na cholera nawalona, czy pijana. I normalnie na kucaka sikała na autostradzie przy wszystkim. Ale mówię, to coś musiało nie grać, ona musiała na czymś być, bo to nie jest normalne zachowanie, że zatrzymujesz się na tutaj z boku, taka ta wysepka co była i normalnie dziewczyna na kucaka, nie, sikała, nie, ja mówię, kurde, to już zjedź na to drugie pobocze, a ona zjechała w środku, nie, na środek, że jedni i drudzy ją widzieli, więc nie wiem, co się z tą dziewczyną działo, dlaczego, ale na pewno to nie było normalne zachowanie. Już nawet tutaj się zatrzymać, już by było łatwiej. Więc dobra, Billings, Montana, pompa do domu i 12 minut. Dobra, za tydzień mówię, powinienem być w domu, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, więc bardziej na luzie tam walnę jakąś aktualizację taką dłuższą, nie? Dłuższą z tym moim bablaniem o wszystkim i o niczym. Życzę Wam miłego weekendu, bo ja mam pracujący, ale ktoś musi pracować, żeby inni mogli pić. Jak ja będę pił w tygodniu w domu, to wy będziecie pracowali, więc wszystko w normie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Sorry, nie chcę już mi się gadać, jestem zmęczony. Chciałbym być w domu, ale nie jestem, ale spoko. Jest fajnie, jest pompa, jest faza, jest czad. Dobra, przestań pieprzyć już, kurwa, skończ to wideo.